czym jest rodzina, na czym polega sprawiedliwość, jaką rolę chcemy wypełniać w życiu międzynarodowym. Tak naprawdę zdefiniowanie tych spraw określa charakter państwa. Komunizm nam pokazał, że można ustawić demokratyczną fasadę, ale tak naprawdę treść wynika zupełnie z tych zasadniczych dążeń, które reprezentuje w tym wypadku władza. Oczywiście w państwie demokratycznym te dążenia musi ustalić społeczeństwo obywatelskie, musimy ustalić sami. I my wtedy, 20 lat temu, mówiliśmy, że Polska ma mieć przyszłość, to musimy oprzeć się na zasadach chrześcijańskich, dlatego że tylko to gwarantuje tak naprawdę rozwój społeczny, zdrowe życie rodzin, wzrost demograficzny, uczciwość w życiu publicznym. Tylko to gwarantuje niezbędny wymiar bezinteresowności ofiary. Nie można wierzyć w społeczeństwo bezinteresowne i ofiarne w życiu obywatelskim, jeżeli opowiada się wyłącznie za wygodą w życiu prywatnym. Kiedy w 1993 roku przegraliśmy wybory, Rada Polityczna ZKN, którą wtedy kierowałem, przeprowadziła taką uchwałę, że wielką naiwnością było wierzyć w to, że w społeczeństwie konsumpcyjnym zbuduje się państwo kierujące się interesem narodowym, państwo kierujące się dobrem wspólnym. I proszę Państwa, te zasady pozostają ciągle aktualne. Co one w praktyce oznaczają? Przede wszystkim to, że przyszłość Polski zależy od rodziny. Rodzinie, której państwo, po której stronie państwo powinno stanąć, a która dzisiaj tak naprawdę jest zupełnie marginalizowana w życiu społecznym. Prawda jest taka, że dzisiaj rodzina rolnicza płaci około 2800 zł podatku od wychowania dziecka. Rodzina pracownicza płaci mniej, z 1600 zł. Ale już to są rzeczy skandaliczne. Państwo powinno być zainteresowane w ciągłości pokoleń, w wzroście demograficznym, w tym, żebyśmy byli młodym społeczeństwem, a nie obciążać tak naprawdę rodziny. Zapytacie pewnie Państwo, na czym polega to wyliczenie. No jest bardzo proste. My myślimy, że podatek to jest ten PIT, który płacimy, które na ogół, mówię do panów, nasze żony wypełniają, kiedy przychodzi czas płacić. Ale to jest tylko mniejsza część naszych podatków. Gro podatków płacimy wszyscy w sklepie, płacąc VAT. To stanowi 2/3 przychodów budżetu państwa. To stanowi 2/3 podatku przez nas płaconego. Jeżeli, proszę Państwa, średnie koszty wychowania dziecka wynoszą 12 tysięcy złotych, no to pomnóżmy to przez 23%. To oznacza, że około 2800 zł. Dlaczego te koszty są nierówne teraz, ten podatek nierówny? Bo rodziny, które płacą PIT, mogą sobie przynajmniej odpisać 1150 zł na każde dziecko. I tak pozostaje 1600 zł podatku. Dlatego, proszę Państwa, mówimy, dopóki nie zmniejszymy podatku dla rodzin wychowujących dzieci, trudno mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości. Sprawa druga, no oczywiście państwo dobra wspólnego to musi być państwo, które wykonuje swoją władzę, a więc zachowuje suwerenność. Zachowuje władzę suwerenną, bo suwerenność to jest niezależność na zewnątrz, ale również kierowanie sprawami swojego państwa wewnątrz. Niestety dzisiaj widzimy od wielu lat, jak coraz bardziej jawny staje się, zarodkowo widoczny wcześniej, ale coraz bardziej dzisiaj jawny staje się projekt Unii Europejskiej, która wchłania suwerenność państw, które ją tworzą. To już było widoczne w Konstytucji dla Europy, w Traktacie Lizbońskim, ale w tej chwili to, co widzimy, pakt fiskalny, to jest po prostu wprowadzenie zasady nadzoru nad budżetami państw narodowych. Wprowadzenie zasady nadzoru, na razie jeszcze nie nadzoru totalnego, tylko nadzoru przekroczenia pewnej skali wydatków, ale rząd niemiecki, pani kanclerz Merkel już oficjalnie mówi, że tak naprawdę najlepsze byłoby sterowanie i kierowanie całą polityką gospodarczą w Europie. Oczywiście to jest w interesie konsumpcji tych społeczeństw najsilniejszych. Jak najwięcej sprzedawać, jak najwięcej zarabiać. Oczywiście kosztem krajów środkowej Europy, kosztem krajów południa. Już w tej chwili widzimy. Instrumentem, który do tego prowadził, była jedna waluta, było euro. Euro, o którym rozsądni ludzie, nawet najbardziej liberalni ekonomiści, jak Milton Friedman, mówili, że jest kompletną utopią. Że utopią jest wprowadzanie jednej waluty na obszarze o zupełnie różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Dlatego, że dla każdego państwa waluta jest bardzo ważnym instrumentem ochrony konkurencyjności gospodarki, na nas złoty wyciąga dwa razy z kryzysu.
na przełomie wieków, pod koniec lat 90., na początku 2000, jak kryzys przyszedł ze wschodu i teraz jak kryzys przyszedł z południa. Za każdym razem, jak spadał nasz eksport do Niemiec, to kurs złotego umożliwiał to, żeby ten reeksport się utrzymał i to nas ratowało. Ale proszę Państwa, zdrowa gospodarka nie może opierać się tylko na eksporcie. Musi mieć również popyt wewnętrzny, musi też sprzedawać w kraju. I dlatego tak ważne są prawa rodziny. To, żebyśmy byli społeczeństwem ubogim. Bo rodzina kupuje towary przede wszystkim krajowe. Ludzie samotni, czy najlepiej zarabiający, nie mający życia rodzinnego, wydają na towary luksusowe, wydają po części za granicą, oszczędzają na wakacje oczywiście zagraniczne i tak dalej, te pieniądze nie wracają do kraju. I to jest, proszę Państwa, takie bardzo istotne. Ale oczywiście nasza pozycja w Europie to jest też troska o to, jaka ta Europa będzie. Dziś Unia Europejska, która w momencie swojego powstania, w momencie przekształcania się z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Unię Europejską na początku lat 90. przyjmowała jako zasady oficjalne, zasady klasycznego liberalizmu, czyli wolny rynek, prawa obywatelskie, demokracja, rządy prawa, no można powiedzieć wartości niepełne, no bo to jeszcze nie gwarantuje ani praw rodziny, ani cywilizacji życia. To nie gwarantuje ochrony tradycji, ochrony wychowania. Można powiedzieć wartości niepełne, ale w jakiś sposób realne. W każdym wolnym społeczeństwie można krytykować rząd. W żadnym wolnym społeczeństwie władza nie powinna gwałcić prawa. Więc mówię, wartości częściowe, ale na pewno prawdziwe. Teraz w Konstytucji do Europy, w traktacie lizbońskim, po prostu wprowadzono tego zaawansowanego liberalnie wirusa do systemu prawnego Unii Europejskiej, to znaczy wprowadzono zasadę niedyskryminacji jakiejkolwiek grupy, która się ogłosi jako mniejszość. Do tej pory mniejszości to były mniejszości religijne, na przykład ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim, czy chrześcijanie prawosławni na Białostoczyźnie. To były mniejszości narodowe, jak Niemcy na Opolszczyźnie. W tej chwili wprowadzono zasadę niedyskryminacji jakiejkolwiek mniejszości, że każda grupa, która powie, że nie uznaje powszechnie przyjętych zasad moralnych, że postanawia żyć w lekceważeniu tych zasad, ogłasza się jako mniejszość. Nie tylko domaga się już tolerancji, ale domaga się poparcia i tak naprawdę zwalczania przeszkód społecznych, rozszerzania swojego stylu życia. Oczywiście dziś to przede wszystkim dotyczy tego politycznego ruchu homoseksualnego. Ale nie tylko. Bo już muzułmanie na przykład kwestionują zasadę monogamii. Już się wykorzystuje to do kwestionowania rodziny. Albo na przykład postulat stawiania na jednym planie związków konkubinackich i związków par excellence rodzinnych. Gdzie można mówić o rodzinie? Tam, gdzie jest związek prawny zakładający stałość i zakładający rodzicielstwo. To jest rodzina, stałość. Dlaczego rodzina jest wartością? Nawet, my jako katolicy możemy powiedzieć, nawet tam, w tych społecznościach, na tych jest większość po prostu, dlatego że to jest jakiś charyzmat prawdy naszego życia katolickiego, to przywrócenie świadomości przedstawiciela nierozerwalności małżeństwa, że natura małżeństwa jest nierozerwalność. No większość wspólnot, Żydzi, protestanci tego nie uznają. Ale co mimo wszystko jest wartością rodziny, każdej rodziny? Prawne zobowiązanie, że ludzie postanawiają żyć razem, że dzieci mają gwarancję, że będą razem, że biorą odpowiedzialność za te dzieci, za wychowanie, że to nie jest na zasadzie, dziś jesteśmy, jutro nie. I dlatego nawet, proszę Państwa, Napoleon, który zburzył, podtrzymał rewolucję francuską, wprowadził kodeks Napoleona, czyli zmienił zasady prawa rodzinnego, nawet Napoleon, wprowadzając kodeks cywilny, który wprowadził do rozwody, mówił: jeżeli dla konkubinatu nie istnieje prawo, to dla prawa nie powinien istnieć konkubinat. A w tej chwili, proszę Państwa, ta niedyskryminacja, równość. I to zostało wpisane do praw podstawowych Unii Europejskiej do tego stopnia, że artykuł 7 na przykład zakłada, że państwa, które zostaną oskarżone o dyskryminację, na przykład o faworyzowanie rodziny w stosunku do związków nieformalnych, o nieprzyznawanie, nierealizowanie roszczeń środowisk homoseksualnych, mogą być przez Unię Europejską ścigane, karane i pozbawiane praw. I pozbawiane praw, bez rzekania się obowiązków.
Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim chyba dlatego, właśnie dlatego, o czym mówiliśmy na początku lat 90., że my bardzo często wychodzimy z założenia, że cywilizacja chrześcijańska będzie trwać siłą bez władu i że nie potrzebuje naszego zaangażowania. Że nie potrzebuje naszego zaangażowania, że no po prostu będzie, bo tak się urodziliśmy, tak się wychowaliśmy. Komunizm jej w Polsce nie zniszczył, bo w imię jej zasad walczyliśmy z komunizmem, więc ona zawsze będzie. Ale to tak nie jest. Człowiek jest istotą wolną, a wolność to nie jest możliwość wyboru zła. To jest, można powiedzieć, smutny cień wolności, ale wolność to jest dobrowolne trwanie przy tym, co słuszne, nawet wtedy, kiedy jest niekorzystne. O tym święty Tomasz mówił, że człowieka ze wszystkich stworzeń wyróżnia wolność, którą mu dał Bóg. To znaczy, zwierzęta działają pod wpływem instynktu. Zwierzę, jak się boi, to ucieka. Człowiek, jak się boi, to może nadal bronić sprawiedliwości. A co więcej, w kulturze mówi, że ci, którzy wytrwali w dobrym, w warunkach niesprzyjających, są wzorem dla naszego postępowania. To jest wolność.